Jak zdobyć przyjaciół, jak dogadywać się z ludźmi z pracy, jak budować relacje z życiowym partnerem oraz jak dyskutować z ludźmi. Konwersacja to sztuka i umiejętność, która jest potrzebna każdemu bez znaczenia co robi w życiu. No może nie tak bardzo jak ktoś pracuje w kostnicy. Niemniej jednak, człowiek to istota stadna i jedną z potrzeb według piramidy Maslowa jest właśnie to, żeby otaczać się ludźmi. Człowiek potrzebuje pozytywnych kontaktów z innymi, tworząc związki rodzinne czy przyjacielskie. Ma potrzebę akceptacji i przynależności do danego środowiska, w którym się znajduje. I tutaj z pomocą zrozumienia tego i nauczenia tej umiejętności przychodzi Dale Carnegie, który prawie 100 lat temu wydał książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. I mimo upływu lat, lekcje z tej książki nadal są aktualne. Nie przedłużając dalej, weźmy się za recenzję i najważniejsze lekcje, które możemy wyciągnąć z tej lektury. Książkę możemy podzielić na 4 części, które opisują po pierwsze fundamenty, po drugie sympatie, po trzecie argumenty i po czwarte feedback, czyli informacje zwrotne. I zaczniemy oczywiście od najważniejszego, czyli fundamentów w ogóle relacji z ludźmi. Dlatego, że te zasady będą leżały u podstaw kolejnych, które omówię w następnych częściach tego filmu. Pierwszy fundament. Nie krytykuj ani nie narzekaj. Pamiętaj, że ludźmi kierują emocje. Mają własne uprzedzenia, ego, dumę, którą łatwo naruszyć. I krytykowanie zawsze postawi drugiego człowieka w defensywie, bo najlepszą obroną jest atak. I dla naszego układu nerwowego, dla naszego mózgu, to jest no trochę tak jakby dostać w mordę. Dosłownie. To po prostu boli psychicznie. Pamiętaj, że nawet Al Capone twierdził podczas prohibicji, że pomaga ludziom. Zauważ, że członkowie rodzin, sąsiedzi, bliskie osoby zawsze w momencie, gdy się coś stanie, gdy ktoś coś zrobi, to właśnie padają te: a to dobry chłopak był, zawsze dzień dobry na klatce mówił. Po prostu te osoby miały własny świat, swoje wyobrażenie na temat danej osoby i nagle to dosłownie w ciągu sekundy legło w gruzach. Dlatego bronią się. Niektórzy całe życie mogą żywić do ciebie urazę za jedno wypowiedziane zdanie. Poza tym krytykowanie i narzekanie to przede wszystkim domena słabych ludzi. Dlatego, że potrzeba mocnego charakteru, żeby okazać wsparcie, zrozumienie czy po prostu empatię. Musisz pamiętać o dwóch rzeczach, zanim kogoś skrytykujesz. Po pierwsze, czy nie zachowałbyś się podobnie, gdybyś był w tym samym miejscu, co ta druga osoba, gdyby przydarzyło ci się to samo, gdyby spotkało cię to samo w wieku tej osoby? Po drugie, jeżeli możesz oczywiście, to nie reaguj w emocjach. Prześpij się z tym. Dlatego, że często w emocjach właśnie przesadzamy ze swoją reakcją i na przykład potem mamy kaca moralnego. Drugi fundament to szczerze doceniaj ludzi. Ludzie pragną poklasku, pragną docenienia, przynależności. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale raczej nie ma człowieka, któremu, wiecie, pochwała sprawiałaby przykrość i nie chciałby jej słyszeć. Niektórzy po prostu nie potrafią sobie z tym radzić. Niemniej jednak to dalej raczej dla większości osób będzie miłe. I wiecie, ludzie chwalą się swoimi zarobkami, wyjazdami, dziećmi, nie wiem, ocenami, czymkolwiek i jest to zupełnie normalne. Uznanie budzi entuzjazm. Także jeżeli masz okazję powiedzieć coś komuś miłego, szczerze, bo serio tak myślisz, to zrób to. Tobie to nic nie odbiera. Wręcz przeciwnie, jest to często oznaka pewności siebie, zwłaszcza chwalenie ludzi publicznie, to w ogóle jest magia. Ale poza tym to ty się też lepiej poczujesz po prostu w momencie, gdy komuś coś powiesz miłego, bo to jest tak, jakbyś zrobił po prostu coś dobrego. Trzeci fundament to myśl o interesie drugiej osoby. Głównie myślimy o sobie, ale w budowaniu relacji ważna jest ta druga strona. A im bardziej to pokazujemy, tym bardziej tym wygrywamy. Także zanim się odezwiesz, to pomyśl, co to daje tej drugiej osobie. Nie myśl w tym momencie o tym, czego ty chcesz. Bo wiecie, świat jest pełen egoizmu. Także osoba, która interesuje się drugim człowiekiem, jest naprawdę jak igła w stogu siana. Po prostu będziecie mieć ogromną przewagę nad resztą. Przykładowo, próbując nakłonić drugą osobę do czegoś. Nie mów, jak ty tego potrzebujesz, jak ty tego chcesz. Tylko powiedz, jakie to ma korzyści dla drugiej osoby. Co ta druga osoba będzie z tego miała. Typu, nie wiem, chcesz iść na jakiś film, to powiedz o tym nie, że ty bardzo chcesz zobaczyć ten film, tylko na przykład, co w tym filmie jest takiego, co tą drugą osobę mogłoby zachęcić. Musisz tak poprowadzić konwersację, żeby to, co ty chcesz, było tak naprawdę w interesie tej drugiej strony. Pamiętaj, że dobry sprzedawca nie sprzedaje produktu. Dobry sprzedawca pokazuje produkt i pokazuje, jak ten produkt może rozwiązać czyjeś problemy. I tworzy potrzebę posiadania. I tak przechodzimy do drugiej części, czyli sympatia. Czyli jak sprawić, żeby ludzie cię po prostu polubili jak najszybciej. Jak sprawić, żeby czuli się przy tobie ważni, żeby się cieszyli na twój widok. Zasada pierwsza. Okazuj zainteresowanie i nieś pomoc.
Dlaczego mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka? Zauważ, że pies zawsze jest ucieszony na twój widok, zawsze się z tobą interesuje, jak wracasz do domu i po pracy, zawsze się cieszy i chce spędzić z tobą czas. Często nawet psy odczuwają wręcz emocje i wiedzą, jak się zachować, gdy jesteś smutny czy zły. I w czym gorszy jest człowiek od psa? Okazywanie zainteresowania innym sprawia, że te inne osoby czują się ważne. Bo ludzie głównie myślą o sobie. Wiecie, jak na przykład widzicie zdjęcie grupowe, na którym wy jesteście, no to kogo szukacie najpierw? No jakby siebie, jakby oceniacie, jak wy wyszliście na tym zdjęciu i myślicie o tym, żebyście wy się dobrze pokazali. I dużo szybciej sprawisz, że ktoś będzie darzył ci sympatią w momencie, gdy zainteresujesz się tą osobą, niż jak będziesz próbować na siłę zainteresować sobą tę osobę. W sensie, że dużo szybciej ktoś cię polubi w momencie, gdy będziesz mówił o tej osobie i się interesował tą osobą, niż w momencie, gdy będziesz mówił o sobie z nadzieją, że ta osoba się tobą zainteresuje. Dlatego zadawaj ludziom pytania. Pytaj, jak możesz im pomóc w czymś, jak jakiś problem rozwiązać. Pamiętaj o różnych takich szczegółach, typu nie wiem, co lubią, na co są uczuleni, jak ma na imię ich dziecko, jak się wabi ich pies, bo to potem... Wiecie, te osoby będą miały takie, o, pamięta, jak na przykład się wabi mój pies, nie? Albo o, pamięta na przykład, co lubię jeść i jest to bardzo miłe. Druga zasada, uśmiechaj się. Rozmawiaj z ludźmi z uśmiechem i serdecznością. Uśmiech jest zaraźliwy. Jeżeli sprawisz, że ktoś się uśmiechnie, no to jesteś na genialnej drodze do właśnie tworzenia relacji. Wiecie, nie bez powodu stand-uperzy czy właśnie aktorzy w komediach mają takie uznanie wśród ludzi, że ludzie ich wręcz kochają. Bo wiecie, w momencie, gdy kogoś doprowadzicie do łez ze śmiechu, no to buduje się bardzo mocna sympatia. Wiecie, nie bez powodu często pożądaną cechą i często cechą bardzo atrakcyjną jest poczucie humoru. Zasada trzecia. Wypowiadaj imiona. Dla większości osób ich imię to coś więcej niż słowo. To część ich tożsamości. To często w ogóle najważniejsze słowo w ich słowniku. Dlatego zapamiętywanie czyjegoś imienia i powtarzanie jest takie ważne. A z kolei zapominanie albo przekręcanie jest odrzucające. Ja sam przez swoje nazwisko często spotykam się z tym, że ktoś do mnie mówi albo pisze per panie Tomaszu. I powiem wam tak. Chyba nigdy nie dobiłem interesu z kimś, kto pomylił moje imię. A w momencie, gdy ktoś pisze na przykład do mnie wiadomość i przekręca właśnie to imię, to w ogóle nawet nie odpisuję. I tutaj od razu wam rzucę tip, jak zapamiętać czyjeś imię. Typu wiecie, idziecie na jakieś spotkanie, przychodzą tam 3-4 osoby, których nie znacie, przedstawiają wam się i wy dosłownie po sekundzie zapominacie, jak mieli na imię, a dopiero co się przedstawili. To tutaj kilka nawet tipów. Pierwszy jest taki, że w momencie, gdy ktoś się przedstawia, to powtórzcie to imię. Typu nie wiem, ktoś podchodzi, cześć, jestem Ania i mówisz, cześć Ania. Miło mi cię poznać, jestem Piotrek, nie? I już jakby powtórzycie to imię raz, więc już wam bardziej zapadnie w pamięć. Drugi tip to taki, żeby skojarzyć po prostu to imię z kimś, kogo już znacie, albo z jakąś cechą, która będzie wam jakby wskazywała, że o, na przykład to jest Ania, ma czarne włosy, znam taką Anię, która też ma czarne włosy, albo ma niebieskie oczy, więc łatwiej po prostu będziecie kojarzyć to imię. Zasada czwarta. Bądź dobrym słuchaczem. Dobry rozmówca to taki, który okazuje zainteresowanie i nakłania do rozmowy. Bądź ciekawy tego, co mówi druga osoba i bądź zainteresowany tym, co mówi druga osoba. Zachęcaj ich wręcz do mówienia o sobie. Zwłaszcza zachęcaj do mówienia pozytywnych rzeczy. Ja na przykład rzadko pytam, co tam po prostu, co słychać, tylko co dobrego słychać, żeby się dowiedzieć, co dobrego się przydarzyło tej osobie, dlatego żeby już wprawić ich w taki nastrój pozytywny, nie? Żeby, bo to wiecie, negatywne rzeczy bardzo szybko nam przychodzą do głowy, co się złego stało i potem ta rozmowa się tak klei, że o, u mnie to to i to i to niedobrze, no to wy od razu macie tak z automatu, że chcecie trochę tą osobę pocieszyć, więc zaczynacie mówić, co u was jest niedobrego, no i tak się toczy ta rozmowa bardzo w negatywnych emocjach, a w momencie, gdy spytacie, co dobrego słychać i jakby będziecie dopytywać właśnie, żeby się dowiedzieć, co dobrego, no to już jakby ta rozmowa nabiera innego charakteru. I pokazuj, że słuchasz. Na pewno nie siedź w telefonie, jak ktoś coś do ciebie mówi, tylko patrz na tą osobę, kiwaj co jakiś czas głową, jakby, że słuchasz tego, co ona mówi, dopytuj o szczegóły jakiejś sytuacji, komentuj je w jakiś sposób. I tutaj też taką właśnie małą uwagę wam powiem, że kiedyś byłem na, powiedzmy, randce z jedną dziewczyną, w sensie na kawie, no i zacząłem jej właśnie mówić, bo jakoś tak temat szedł, że zacząłem właśnie mówić o jakichś tam swoich gorszych, powiedzmy, chwilach, nie? Jakby, że dla mnie to, co ja mówiłem, było dosyć takie poważne i ważne dla mnie i nie uzyskałem żadnej reakcji na to. Jakby skumajcie akcję, że siedzę,
mówię coś, co dla mnie jest istotne, ważne i nie ma totalnie żadnej reakcji, nie? Jest po prostu taka pustka. Nie ma komentarza do tego, nie ma pytania, nie ma nic. Po prostu jest cisza. No i to była ostatnia kawa. Nie zawsze jednak będziesz się zgadzać z ludźmi i będzie dochodziło do konfliktów. Bo ludzie no, nie lubią być w błędzie. Nie lubią przyznawać racji, nie lubią przepraszać. I nie lubią czuć się w ogóle w jakikolwiek sposób gorsi. I o tym właśnie jest kolejny rozdział, czyli jak przekonać ludzi do swoich argumentów i jak w ogóle właśnie prowadzić taką dyskusję, kłótnię, konflikt. Ale zanim do tego przejdziemy. Skoro oglądasz ten film, to na pewno interesuje Cię rozwój osobisty. A jeżeli tak, to zasubskrybuj teraz ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które pomogą Ci w doskonaleniu siebie. Zasada pierwsza. Unikaj zażartej kłótni. Jak bardzo byś nie miał racji i jak dużych i mocnych argumentów byś nie miał, to powiedzenie komuś wprost, że się myli i nie ma racji, nigdy nie będzie dobrze odebrane. Bądź spokojny i uważaj na swoje reakcje. Kontroluj temperament i unikaj agresji za wszelką cenę. Zasada druga. Miej przyjazne podejście. Wroga postawa zawsze będzie zachęcała do wzajemnej wrogości. Bo jak to mówią, najlepszym sposobem obrony jest atak. Zwróć uwagę na to, co dobrze mówi twój rozmówca. I przyznaj mu rację tam, gdzie ją ma oczywiście. Pochwal argumenty, które uważasz za słuszne. I generalnie staraj się prowadzić tą rozmowę w spokoju. Zasada trzecia. Przyznaj się do swoich błędów. Przyznając się do swoich błędów pokazujesz, że nie jesteś nieomylny, że nie jesteś alfą i omegą i wiecie, wszystko wiedzący. A to zawsze sprawia, że jesteście źle odbierani. Jeżeli w czymś się mylisz, to po prostu to powiedz. Przeproś, jeżeli jest za co, bo w oczach drugiej osoby zyskasz na tym. Bo tu znowu działa trochę taka psychologia, że w momencie, gdy wy się przyznacie do błędu, przeprosicie za coś, no to w oczach właśnie rozmówcy jesteście w pewnym sensie, w pewnym rodzaju ofiarą, jesteście na gorszej pozycji i większość osób, o ile nie są psychopatami, socjopatami, no to nie będą was dobijały jeszcze bardziej, tylko raczej będą starały się was pocieszyć, typu powiesz, że na przykład, o, ja to źle zrobiłem, przepraszam cię, i ta druga osoba może wtedy odpowiedzieć, nie, no, nie było tak źle, jakby ja też coś tam zrobiłam źle. Jeżeli mam powiedzieć na swoim doświadczeniu, to jeżeli chodzi o kłótnie właśnie z bliskimi osobami, no to zazwyczaj one kończyły się na tym, że obie strony jakby przyznały się do błędu, przyznały, gdzie one zrobiły coś źle, no i gdzie coś można poprawić. Nigdy pozytywnie nie skończyłem kłótni, nie robiąc tego. Bo wiecie, zawsze się gdzieś pomylicie. Zasada czwarta. Daj drugiej osobie dojść do głosu. Daj się wypowiedzieć do końca. Nie przerywaj. Dopytuj. Niech rozmówca powie wszystko, co mu chodzi po głowie. Niech ktoś się po prostu wyrzuci i dopiero potem wkrocz z argumentami. Zasada piąta. Spójrz na to z innego punktu widzenia. Spójrz na to z punktu widzenia odbiorcy. Czy w jego przypadku sam nie miałbyś podobnego podejścia, czy na przykład w jego wieku nie myślałeś podobnie, czy jego podejście jest rzeczywiście tak odklejone od rzeczywistości, czy jest w tym jednak trochę prawdy. I nigdy nie wypowiadaj słów, wiem co czujesz. Nie wiesz. Te same zdarzenia, te same sytuacje mogą wpłynąć na dwie różne osoby totalnie inaczej. Dla kogoś coś błahego, dla drugiej może być sprawą życia i śmierci. Także nie mów, że wiesz, jak się ktoś czuje, bo nie wiesz. I te słowa nigdy nie kończą się dobrze. Zasada szósta. Zacznij od tego, z czym się zgadzasz. Zawsze swoje argumenty zaczynaj od tego, z czym się zgadzasz z rozmówcą. Gdzie macie jakby wspólne punkty, gdzie macie jakby to samo zdanie na jakiś temat. I im więcej takich rzeczy wyłapiesz, tym lepiej dla ciebie, bo wtedy pokażesz, że z tą osobą jednak jesteście na tych samych falach. A to łączy i o to chodzi, żeby jak najbardziej się łączyć, a nie dzielić. Wiecie, rzadko będzie tak, że dwie osoby będą miały zgoła odmienne podejście do jakiegoś tematu i nie będzie żadnych punktów wspólnych. A często może być tak, że nawet większość rzeczy was łączy, a kłócicie się o te 10%, które was dzieli. Co również można potem obrócić w pewnego rodzaju żart i argument, że kłócicie się właśnie o błahostkę. Zasada siódma. Zadawaj dobre pytania. Dobre pytanie może sprawić, że rozmówca odpowie na nie twoimi argumentami. Przez co nawet nie mówiąc co myślisz, po prostu potwierdzisz, że tak jest. A rozmówca nie wycofa się już z własnej myśli, bo wyjdzie na hipokrytę. I dopiero później wskaż swoje argumenty. I przechodzimy do ostatniego rozdziału, czyli jak przekazywać feedback, jak przekazywać informacje zwrotne, czy to nie wiem, do swojego dziecka, czy do swojego pracownika, czy do swojego pracodawcy, czy do kogokolwiek, kto was pyta o zdanie. Po pierwsze, zacznij od pochwały. Zawsze łatwiej jest słuchać nieprzyjemnych rzeczy po tym, jak się usłyszy przyjemne. Bo bez tej pochwały to brzmi po prostu jak czysta krytyka.
A pamiętaj, że dobry krytyk zawsze znajduje też dobre strony. Szczere uznanie też będzie dla tej osoby niespodzianką, bo nie jest do tego przyzwyczajona. Przyzwyczajona jest do tego, że jest biczowana za każdym razem, jak na przykład coś źle zrobi. Bo większość osób skupia się właśnie na tym, co złe. I pamiętaj, żeby wymienić konkretnie dobre rzeczy, które ktoś zrobił. Oczywiście mów szczerze i nie uogólniaj. Nie mów, że na przykład dobrze to zrobiłeś, ale tylko dobrze zrobiłeś to, to, to i tamto. I dopiero możemy przejść do punktu drugiego. Wskaż problemy pośrednio. Unikaj bezpośredniego ataku. Ludzie zazwyczaj wiedzą po prostu, co zrobili źle. I skupianie się na tym zachęci tylko tą drugą osobę do kontrataku. Zamiast powiedzieć przykładowo, zrobiłeś to dobrze, ale mogłeś to zrobić tak i tak i tak, możesz powiedzieć, że zrobiłeś to dobrze, ale jak skupisz się bardziej na tym, to będzie perfekcyjnie. Po trzecie, wskaż swoje własne błędy. Przyznanie się do błędu pokazuje, że zadanie nie było wcale takie proste do wykonania i że popełnione błędy są zrozumiałe dla drugiej osoby. Przyznaj, że radzisz sobie z czymś lepiej, ale daj temu argument, że na przykład radzę sobie z tym lepiej, bo mam na przykład 20 lat stażu w tym, albo na przykład jestem starszy. Nie możesz przecież oczekiwać od 10-latka takiej samej wiedzy jak od 40-latka. Powiedz o swoich błędach, które popełniłeś w jego wieku, czy z jego doświadczeniem, czy na jego stanowisku. A możliwe też, że po prostu niedokładnie wydałeś polecenie. Przykładowo, powiesz dziecku, żeby posprzątało pokój. A ono zrobi to niechlujnie, typu wiecie, no pościeli łóżko i nie wiem, ogarnie biurko. I wtedy możesz powiedzieć, że to był mój błąd, mogłem powiedzieć, że masz na przykład odkurzyć kurze, umyć okna, złożyć ubrania i wymienić, o co ci chodziło tak naprawdę. I tak samo w pewnych zleceniach, że jeżeli się coś komuś zleca, to powinno się szczegółowo opisać, o co chodzi. Po czwarte, zadawaj pytania. Pytania pozwolą dojść rozmówcy do własnych wniosków, a przez to też do własnych pomysłów, myśli i rozwiązań. Przykładowo, jeżeli twój pracownik oddaje jakiś projekt, to sam spytaj go, co on o tym myśli, czy teraz zrobiłby coś inaczej, czy jest zadowolony. I wtedy taka osoba albo, wiadomo, będzie brnęła w zaparte, że zrobiła coś zajebiście i nie ma nic do ukrycia, ale może też powiedzieć, że na przykład o to i to mogłem zrobić lepiej, że mogłem się bardziej postarać, czy cokolwiek. I wtedy tak naprawdę już unikniecie reszty rozmowy. Po piąte, zachowaj dumę rozmówcy. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby ta druga osoba odeszła z myślą, że jest beznadziejna, że się do niczego nie nadaje i że generalnie jest do dupy. I że to, co zrobiła, świadczy o niej jako człowieku. Chodzi o to, żeby następnym razem zrobić coś lepiej, albo żeby się poprawić. Także nie stawiaj siebie ponad tą osobę, nie obrażaj tej osoby, nie schodź na tematy poboczne. Jakby nie staraj się po prostu za wszelką cenę sprawić tej osobie przykrości. Po szóste, spraw, żeby zmiana, poprawa wydawała się łatwa. Ułatw komuś kroki, które musi poczynić do tego, żeby coś poprawić. Połącz to na przykład z czymś, co ta osoba już robiła w przeszłości i wiesz, że ta osoba to potrafi. Przeczytałem tę książkę wiele lat temu i tutaj moje pewne refleksje, spostrzeżenia i to, co ja z niej wyciągnąłem właśnie po latach, powiedzmy, stosowania tych praktyk. Po pierwsze, najważniejsze, właśnie, trzeba te rzeczy stosować w praktyce. Bo jeżeli nie będziecie tego robić, to się po prostu tego nie nauczycie. Wiecie, to nie jest wiedza, którą się posiądzie raz i jakby to wam wystarczy, że po tym filmie już będziecie wiedzieć doskonale, jak sobie z ludźmi rozmawiać i tak dalej, no bo to są właśnie emocje, a często emocji nie da się i ciężko je po prostu kontrolować w pewnych momentach i to wymaga lat praktyki i naprawdę ja przez te kilka lat miałem kilkanaście, dziesiąt może kłótni czy jakichś poważniejszych rozmów, na których po prostu się uczyłem, po prostu z tyłu głowy miałem pewne myśli i z każdą kolejną, powiedzmy, z każdym kolejnym konfliktem coraz bardziej starałem się o tych rzeczach pamiętać, co dalej uważam, że jest naprawdę duże pole do popisu, jeżeli chodzi o poprawę. Druga rzecz, którą należy tutaj wspomnieć, to pamiętaj, że nie każdy musi cię lubić. Nie z każdym trzeba tak rozmawiać, jak ja tutaj przekazałem. Wiecie, tych zasad powinniśmy się trzymać w momencie, gdy kogoś chcemy utrzymać w swoim towarzystwie, w swoim środowisku. Jeżeli chcecie mieć z kimś kontakt i zależy wam na tej osobie, to się trzymajcie tych zasad. Jeżeli wam nie zależy, nie musicie. Nie każdy po prostu na to zasługuje. Nie każda kłótnia musi skończyć się dobrze. I przy takiej rozmowie też widać, czy rozmówcy zależy, bo jeżeli wy się stosujecie tych zasad, a ta druga osoba nie reaguje tak, jakbyście chcieli, żeby zareagowała, czy te reakcje są właśnie takie mocno atakujące, to może jednak problemem jest ta druga osoba i wtedy też macie tak czarno na białym, czy
tej osobie rzeczywiście na was zależy, czy nie. I pewną odwrotnością tego, co tutaj przytoczyłem i sam korzystam, jest erystyka. I erystyka w przeciwieństwie do zasad Carnegiego ma na celu doprowadzenie sporu do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną. Czyli po prostu chodzi o to, żeby przekazać, że macie rację, nawet jak jej nie macie. I zresztą tutaj właśnie polecam erystykę Schopenhauera, którą też przeczytałem wiele lat temu i też ją właśnie przeczytałem po to, żeby po pierwsze wiedzieć, jak wygrywać pewne argumenty, rozmowy w momencie, gdy mi nie zależy na czyjejś sympatii, a zależy mi na tym, żeby po prostu przyznać swoją rację, ale też po to, żeby wiedzieć, jakich metod ludzie używają, nawet często nieświadomie, żeby łatwo je odbijać. Zresztą jak ogarniecie te zasady, to zobaczycie, jak wielu polityków je stosuje i po prostu kłamie, nie? Bo to te chwyty są proste, czasami nawet dziecinnie proste i bardzo łatwo się przed nimi uchronić. Kolejna sprawa to, że z zasad z tej książki nie korzystam w internecie. Bo dyskusje w internecie są kurwa bez sensu i większość do niczego nie prowadzi. Jakbym chciał podyskutować z kimś na poważnie przez internet, to jedyny sposób, jaki widzę, to jest na przykład na live'ie. W sensie takim, żebym ja widział tą osobę, żeby ona rzeczywiście zachowywała się tak, jakby się zachowywała w realnym życiu. Bo ludzie totalnie się zachowują inaczej na żywo. Wiecie, ktoś was w internecie może pocisnąć, a na żywo nie powie słowem, nie? Jakby, albo nie wiem, przeprosi i skończy na tym, a potem dalej będzie was cisnęła w internecie. Więc mówię, rozmowy i dyskusje w internecie to totalnie nie mają sensu. Jeżeli podobał się ten film, to koniecznie zobacz poprzedni film, gdzie omawiam atomowe nawyki, a w komentarzu możesz napisać, jaką książkę kolejną omówić. Jeżeli interesuje Cię temat rozwoju osobistego, to zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym odcinku.